Siemanko, z tej strony Rosji, a dzisiaj sobie zagramy z Call of Duty Black Ops 3 na multiplayer. Zapraszam do oglądania. Może sobie dzisiaj zagramy KM44. Zobaczymy. No już dawno, bardzo dawno tą bronią nie grałem. Chyba taka jedna mała z początkowych. I ciekawe, czy się potrafi nią grać. Zaraz to się okaże. Ten weekend jest podwójne wszystko, czyli mamy podwójne klucze do skrzynek, mamy podwójne PD dla broni, podwójne PD dla jezu, poziomu. Także no, jest naprawdę interesująco. I plecy mi zrobił, dobra. I warto jest na pewno grać w ten weekend. O, a miałem jego kroki, ja myślałem, że gdzieś w lewo poleciał, a ten w prawo odbił. Musimy tu opcję, żeby go ściągnąć. Dobra. No na razie nie jest tak źle jeszcze. Ja najczęściej miałem do tej broni mimo wszystko celownik laserowy. Wtedy mi lepiej mi szło. A teraz bez, także ciekawi mnie, jak to do końca będzie wyglądało. Teraz trochę ryzykuję, bo mogę... O właśnie! I popełniłem błąd. Właśnie o to chodziło. Z drugiej strony mógł zorientować się, że tam jestem i od razu mi strzelić kulkę w łeb, także ryzyk fizyk. Tam ich dosyć sporo jest. Ale myślę, że dam sobie z nimi radę. Jak na razie moja drużyna wygrywa. Tak, jeden jest. Co oni tak padają jak nie? No właśnie, tak samo jak ja. A się swojej drużyny czepia, nie? Dobra, jest headshot w wyskoku. Koleś też miał KN-a. I teraz prawdopodobnie to ten sam mnie zabił, którego ja zabiłem. Ciekawe, czy teraz mi się uda jeszcze raz go zabić. Drodzy, bym miał zemstę, już chyba nie, bo tutaj moi są. Pewnie już się nie zajęli dawno. O, chyba niekoniecznie, bo tam kogoś zabił. Serio? O, wow. Dobra, jest kolejny. Jest kolejny. Szybko RCAP. Dobra, leży. No okej, okej, fajnie. Wow, żyje! Jak to jest możliwe? Chyba mój mi strasznie musiał pomóc. Dobra, 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 bo już umrę, dobra. Już nie ma co się na nich tak rzucać. Wściekle. Próbuję ich trochę otoczyć. Tutaj za mną jeszcze tutaj się nie widzę. Hellstorm. Dobrze. Walnie? Walnęło. Świetnie. Dobra, to może w końcu wezmę tą paczkę, bo tak trochę żal by było ją zmarnować. Nawet nie mam tłumika do tej broni, ale na podstawce jednak się przydają. Dobra. Wypadło mi działko strażnicze, także... Zajebiście, jednym słowem. Bo teraz tak, robię taki myk, ustawiam je w tym miejscu. I on już sobie będzie działało, nie? A teraz jedyne, co muszę robić, to żebyśmy... Żeby przetrzymywać moją drużynę, abyśmy się odradzali w tym oto polu, tak? Bo jeżeli ja tutaj będę sobie biegał, to automatycznie moja drużyna... O właśnie, jak teraz... No dokładnie, właśnie teraz tam mnie koleś zabił, ja byłem tam jako ostatni jakby. I dlatego teraz oni się tam będą odradzali, to mam trochę problem, bo zaraz pewnie pobiegnie. I rozwali moje działko i właśnie to zrobił. Nieładnie, tak? Nie wiem, jak ustrzeliłem tego headshota. Zaraz tutaj się oni od tyłu będą odradzali. Na życie, bo już tak, dokładnie, dokładnie, o to chodziło. No. Bo to chodzi o to, że im więcej osób, albo nawet jak jedna osoba jest, dajmy na to, moja drużyna się tu odradza po tej stronie mapki, tak?
A ja będę w drugiej końcu, to po prostu już moi będą tam, gdzie ja jestem, odradzali się i to jest taka zasada, czyli już łatwo można zorientować się, gdzie są wrogowie w grze, na mapie, tak, bo to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to są właśnie czerwone kropki, które są bardzo istotne. Wiemy po nich, gdzie znajdują się wrogowie, jeżeli nie mają tłumika i ostrzeliwują nas, albo w ogóle no, strzelają do kogokolwiek, tak. Czy nawet w powietrze, to już wtedy wiemy, gdzie oni są. I kolejną sprawą są czaszki, jak tutaj widzieliście przez chwilkę. Naszych... Patrzcie, ścierałem się. Osób z drużyny po prostu, tak? Naszej drużyny. To dzięki tym czaszkom możemy się zorientować, gdzie oni są. A tyłu mnie wziął. Bo nie. Nie mogę już z tego wyjść, nie mogę. I możemy wtedy ocenić właśnie, gdzie mamy iść, jak mamy strzelać i wszystko. Dobra, tutaj już nasi są. Ale ja nie wiem, czy oni mi zaraz pleców z tyłu nie zrobią. Nie zrobią. Pięknie. Tam nie ma nikogo. Szybko dawaj ten pakiet. Co wypadło? No cóż. RCXD, który jest najłatwiej zdobyć. Zawsze. Nie, zawsze może to mamy. Już widziałem dosyć sporo ich się tam pojawia z tyłu, także lecimy do nich. Nie, za dużo ich było. Dobra. Już był jeden na górze, drugi na dole. A tam potem już dwóch kolejnych doszło, także szanse były znikome, że uda mi się ich zabić. Teraz też są bardzo znikome na dystans, ale może wyjdzie. Pojawi się czy nie? Gdzieś tam jest ten snajper, on leży. No właśnie, nie miałem z nim szans. Musimy mieć przynajmniej celownik jakiegoś kulminatora na przykład. To może jeszcze wtedy bym go zabił, a tak to nie jest bardzo dużo, no bo... On miał sprawę znacznie ułatwioną. No i dobrze, mamy zwycięstwo. Ogromne dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo filmów będzie coraz więcej. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Siema.